No, to na początek powiem, że właśnie tak średnio dzisiaj się czułem. Z nastawieniem w ogóle i na uwielbienie. Że nie chciałem, ale brak energii, takie złe samopoczucie. A jeżeli chodzi o kazanie, to w ogóle cały tydzień po prostu modliłem się o to kazanie. I miałem w głowie takie różne tematy, a może to, a może tamto, ale jakoś wiecie, tak bez przekonania. Bez przekonania w ogóle, co by to miało być. Wiecie, ale to jest ważne. To jest właśnie ważne, że mimo to robiłem co mogłem, żeby zrealizować to, co jest do zrobienia, żeby kazanie było. Tak samo myślę, że nawet i mój nastrój zgrywa się z formą dzisiejszego uwielbienia, które było z pendrive'a, było inne niż zwykle, inne na pewno niż do jakiego dążymy. Ja myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie dzisiaj dla nas. Bo właśnie ludzie dążą do takiego ideału. Do tego, żeby było tak, żeby było to, żeby było tamto. A jak nie ma, to tak się zachowują, mają takie odczucie, jakby coś było nie tak. Jakby to, wiecie, może byśmy sobie na przykład dzisiaj odpuścili. No bo nie ma Krystiana, nie ma Violi, nie będzie grane, nie będzie taki live. To jest właśnie to, że my mamy być wojownikami Bożymi. Nawet jak będzie źle, nawet jak będziemy sami, to Bóg jest z nami i jest sens Go uwielbiać, jest sens Go chwalić, jest sens się do Niego modlić. Nigdy nie myślmy, że okoliczności są nieodpowiednie do tego, żeby oddawać chwałę Bogu, czy być z Nim w relacji. A jeżeli chodzi o kazanie, to chciałem przeczytać list świętego Judy, apostoła, i się do niego odnieść. I powiem wam, miałem coś takiego, że jak już postanawiałem, jakie to będzie kazanie, to właściwie otworzyłem Biblię, o tym będę mówił. Wiecie, i nawet nie będę się za bardzo chciał odnosić jakby do reszty, w kontekście, że chciałem przeczytać cały list i się do niego odnosić. Jak zacząłem czytać ten list, już po postanowieniu, to stwierdziłem, że tak, dokładnie tak ma być. A więc list świętego Judy apostoła. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych, miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam pomnożą. Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę, raz przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, chodzi o to, żeby pamiętać, że toczy się właśnie taka ciągle walka duchowa, tak? Żeby tutaj nie zasnąć, żeby czuwać, tak? Żeby nie wpaść w taką monotonię uwielbienia, modlenia się, takiego tylko tańczenia, tylko pamiętać, że mamy tutaj coś do zrealizowania, że coś się dzieje, wiecie? I najważniejsze jest nawet nie to, wiecie, żebyśmy my jakby tutaj coś zrobili, wiecie, dla Boga. To jest bardzo ważne, bo trzeba mieć z Nim relację, żeby dawać radę, ale kurczę, mamy tam ludzi do zbawienia. To jest to, co ja mówiłem na ostatnim kazaniu, wiecie, z jednej owcy, którą przyprowadzicie zagubionej, jest większa radość niż ze 100, które już są. Żeby było jasne, nie chodzi o to, żeby zaniedbywać Boga, tylko chodzi o to, żeby nie rozsiąść się w tym takim gnieździe,
w tym kempingu, o którym kiedyś mówili w Warszawie. I tu jest tak fajnie, ciepło, ja sobie będę tutaj śpiewał, tańczył, modlił się i już jest super, no nie? Nie, mamy walkę do stoczenia, tak? Walkę o duszę innych ludzi, których Bóg kocha, my ich jeszcze nie znamy, ale ja jak spotykam ludzi i poznaję ich, to ich kocham. Jak ich dostrzegam, jak ich mogę ich zobaczyć. Nie jestem Bogiem, więc nie znam wszystkich, ale tych ludzi, których poznaję, których odkrywam, nawet jeżeli mają wady, to obdarzam ich miłością, bo widzę często, że ich wady wynikają często z czegoś. Z jakichś trudności, oni często walczą. No nie będę opisywał, za co konkretnie kogoś kocham, ale kocham tych ludzi, tak? Nawet jeśli mają wady, tak jak Bóg kocha nas wszystkich pomimo grzechu, pomimo naszych słabości. Więc ważne właśnie też jest to, żeby właśnie modlić się, śpiewać i tańczyć, bo to czytać Biblię, analizować, bo to jest właśnie przygotowanie do tej walki. To znaczy my się dzisiaj tutaj uzbrajamy duchowo po to, żeby pójść i walczyć. Walczyć z demonami, z diabłem, o te właśnie niezbawione dusze. Tak to mamy traktować. Dlatego to jest ważne, bo mamy się uzbroić. Jak pójdziemy do nieba, to tam będzie wieczny odpoczynek i radość. Tu mamy się zbroić, mamy się doszkalać, wzrastać, ale po to właśnie, żeby stoczyć tą walkę, żeby być skuteczni. Tutaj Juda też mówi o bezbożnych, którzy się wkradają między nas. Wiecie, to nie tak, że w ogóle, żeby ktoś sobie tego nie dobierał, że mówię konkretnie o nim, ale ja często w ogóle myślę o sobie właśnie w ten sposób i zastanawiam się, czy ja gdzieś nie błądzę. A ponieważ ja zastanawiam się, czy gdzieś nie błądzę, no to też trzeba patrzeć na bliźnich. Po to, żeby właśnie ich wspomóc, żeby ich wspierać, tak? I nie można też zakładać, że wszystko wokół nas jest jakby idealnie, no. Na przykład Piotra często tam prostuje i Piotr lubi. Ja sobie bardzo cenię, jak ktoś prostuje mnie. Dlaczego? Bo nie chcę się zagubić. Bo jestem świadomy tego, że choćby ja na mojej drodze zagubiłem się, więc jest to możliwe, pomimo mojej relacji z Bogiem, pomimo tej miłości do Boga. Więc patrzmy na siebie nawzajem i też czasem się nie oszukujmy, że skoro ktoś przychodzi, śpiewa i tańczy, to na pewno problemu jakby nie ma, no nie? Ja to mówię w kontekście zwłaszcza do siebie, bo ja czasem śpiewam, tańczę, jest super, ale mam swoje wewnętrzne problemy, wewnętrzne wojny, i nie chciałbym, żeby ktoś z was pomyślał, że to Krzyśkowi tak jakby nie trzeba niczym pomagać. I powinno się to brać zawsze w ten sposób, że ktoś chce mi pomóc. Dalej, chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wtrącił tych, którzy nie uwierzyli. Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób, jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służąc za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Warto sobie właśnie często przypominać wstecz różne rzeczy. I tutaj właśnie wchodzi właśnie ta rutyna. Ta rutyna, która jakby nas gubi, bo robimy pewne określone rzeczy, jest dobrze, więc w tej monotonii przestajemy zwracać na pewne ważne rzeczy. Tak?
tak jak ja na przykład z Piotrem dzisiaj rozmawiałem i on ma takie coś, że jest bardzo zaangażowany, tak? I bardzo taki radykalny, tak? I w tej rutynie czasami po prostu wpada w to takie nieuważanie, zbyt wielkie zaangażowanie, tak? To jest takie jego forma niedbalstwa, u niektórym niedbalstwem będzie to, że będą się nie angażować, a na przykład jego niedbalstwem będzie to, że nie będzie się hamował. To też trzeba sobie czasem wziąć, że czasami powinniśmy się pohamować. Każdy ma swoją taką właśnie, swoje niedbalstwo. Moja rutyna, czyli moje takie zwykłe bycie na co dzień, tak? Rutyna to znaczy, to jest takie robienie czegoś bez jakiegoś pomyślunku, tylko już mechanicznie, czyli mojej takiej osobistej natury, jeżeli nie przepracowaliśmy, nie wypracowaliśmy sobie takiego charakteru, że już rutynowo jesteśmy w porządku, to musimy się starać, czy tam przez łaskę, żeby być w łasce, tak? Żeby nie być w takiej, żeby nie wpaść w tą taką rutynę nas i pracować na tym, żeby oczywiście ta rutynowość stała się takim chrystusową, taką chrystusowym charakterem, tak? To powinno być normalne, ale póki tak nie jest, to musimy na to uważać. No i odnosząc się tutaj właśnie do Mojżesza i ludu mojżeszowego, to nie zapominać o wdzięczności, bo jaki był ich problem? Oni dostali od Boga wolność. Wolność. I zaczęli narzekać na dyskomfort, na to, że nie mają mięsa, jakiś tam wygód, bo w Egipcie było to, bo było tamto, jakieś różne rzeczy, a nie skupili się na tym, co najważniejsze, dostali wolność od Boga, szansę na stworzenie swojego własnego państwa, na niezależność, na to, żeby mogli go wielbić tak jak chcą, żeby nikt im niczego nie narzucał. I zaczęli narzekać na jakieś tak naprawdę mało istotne rzeczy. Ja wiem, że to jest fajnie, żeby mieć ciepłe łóżko, dom, wakacje, zawsze dobre jedzenie, tak? Ale przecież nie to jest najważniejsze. Nie to jest najważniejsze, jeżeli weźmiemy sobie za priorytet właśnie takie tutaj to życie doczesne i te dobra doczesne, to możemy być niewdzięczni wobec Boga. Bo ten, kto uwierzył w to, że Bóg go zbawił, ten ma największy dar, bo jest wolny w tym, że pójdzie w ogóle do nieba. Może chodzić w łasce, może być już mieć pokój w sercu. Już wszystko najważniejsze mam załatwione. Bóg jest ze mną, kocha mnie. Kurczę, co jest ważniejsze? Już mam to, co najważniejsze. Oczywiście, ja mówię, fajnie mieć też te inne rzeczy. Fajnie, jeżeli Bóg nas nimi obdarzy. Ale nie wpadajmy w taką niewdzięczność, na zasadzie, że nie mamy czegoś przyziemnego i robimy się nieszczęśliwi. Ja tak mam często, ostatnio zwłaszcza, że zamiast cieszyć się tym, co mam, tymi najważniejszymi rzeczami, to się przejmuję przyziemnymi rzeczami, przyziemnymi pożądliwościami. Jestem nieszczęśliwy wtedy. Zapominam być wdzięczny Bogu. Podobnie ci ludzie ryjący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym, lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierstwa, oskarżenia, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. No i też jak mamy relacje z bliźnimi, to też pamiętamy, że zemsta należy do Boga. My mamy ich kochać, mamy im pomagać. Nie do nas należy osąd. Nie damy rady sprawiedliwie osądzić ludzi. Nie chodzi o to, żeby rzucać na nich sądy. Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta,
w tym psują samych siebie. Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bezbojaźni ucztują, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury, wiatrami unoszone drzewa zwiędłe bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione, rozhukane fale morskie i wypluwające swoją hańbę, błąkające się gwiazdy, dla których mrok ciemności zachowane są na wieki. Tak. Tutaj opisuje Juda właśnie tych ludzi, którzy tak jakby są w tym wszystkim tutaj, w takich wspólnotach. Ale właśnie zachowują się, zajmują się jakby przyziemnymi rzeczami. To może być bardzo różna forma. Bardzo różna forma. I o co tu chodzi? Że nie mają oni jakby tutaj opisane jakby wartości, tak? Są jak bezwodne chmury. Czym jest bezwodna chmura? W ogóle po co jest chmura? W ogóle chmura jest po to, żeby miała w sobie wodę i żeby padał z niej deszcz, tak? Wtedy chmura ma sens. Inaczej jest zwykłym obłokiem, ma jakiś kształt, coś reprezentuje, ale tak naprawdę jest po prostu chmurą, tak? Którą tam widać, ale nie ma ona, nie daje ona owocu, tak? Czyli tej wody, nie daje ona znaczenia, nie tworzy nic lepszego, jak obumarłe drzewa, tak? Więc chodzi o to, żeby nie skupiać się właśnie na tych przyziemnych rzeczach, na tych przyziemnych porządliwościach, tylko na tym, co dla Boga jest najważniejsze, czyli tam miłość, miłość bliźniego, miłość do Boga, oddawanie Mu chwały, wierzyć w Niego, tak? Żeby to miało, żeby to rodziło też jakieś owoce, tak? Żeby to nie było po prostu nic niewartym, po prostu, żeby to nie były jakieś nic niewarte gesty, tak? Bo na przykład ja tutaj tańczyłem naprawdę z zaangażowaniem, tylko teraz pytanie, czy tańczyłem, żeby sobie potańczyć, tak? I byłem taką po prostu bezwodną chmurą. To znaczy, że wyglądałem jakoś. Można było się nawet popatrzeć i powiedzieć, że jestem ładny, tak? Pytanie, czy miałem w sobie wodę? Bo po co ja tutaj tańczyłem? No przecież nie po to, żeby sobie potańczyć, tylko po to, żeby oddać chwałę Bogu. Żeby mieć tą wodę w sobie, żeby ta chmura miała w sobie wodę, to ja musiałem w swoim sercu chcieć chwalić Boga. O to w tym chodzi. I tak mamy żyć. Tak mamy żyć, żeby to, co robimy, miało znaczenie. Było sensowne. Żeby to nie była po prostu pusta forma. Obumarłe drzewo, tylko drzewo, które rodzi owoc. Bo po owocach ich poznacie. To znaczy, że jeżeli nie jestem obumarłym drzewem, to rodzę owoce. Czyli moje czyny, to co robię, coś przyniesie. Jeżeli to nie przynosi, no to widocznie nie wkładam w tego coś, co Bóg chce, żebym wkładał, że nie jest to po Bożemu. Bo jeżeli spełnię Boży plan, to mój taniec, o którym mówię, sprawi, że oddam chwałę Bogu. I w tym też ja wzrosnę. Bo tak Bóg kształtuje to, co mamy robić, żeby było dobre dla nas. Wszystko jest dobre dla nas. Ja w to wierzę, że ludzie czasem myślą, że Bóg czegoś chce od nas, żebyśmy robili, a tak naprawdę to jest przede wszystkim dobre dla nas. O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich, za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.
Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości, ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i sklebiają ludziom dla korzyści. No jest tu mowa o niezadowoleniu, o jakimś tam obgadywaniu. Tak. Dla korzyści, tak. Dla swoich korzyści, tak. Tak jak mówię, no to żeby był owoc, rodzimy owoc, to nie znaczy, że nie po to komuś coś mówię, coś robię, coś realizuję, żebym ja miał korzyść, tylko z miłości. Po to, żeby był owoc. Czyli to, co robię, ma wartość. Ja mam wartość, bo to jest wartościowe. Coś z tego jest. Ma to sens. Tak? Bo myślę, że Bóg, Jezus pokazał nam, że życie dla kogoś, oddanie życia dla kogoś, bo on oddał dla nas życie, ma sens. Bóg pokazał, że warto swoje życie oddać dla innych. No skoro on zdecydował, a on miał wybór, skoro on tak zdecydował, to widocznie to jest najbardziej sensowna rzecz, jaką możesz zrobić w życiu, to ofiarować je swoim przyjaciołom, ludziom, których kochasz, Bogu, którego kochasz. On to zrobił. Ofiarował swoje życie. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby nikt nie powiedział, jakikolwiek ktoś, kto by się z tym kłócił, że to jest jakieś bez sensu. Czego on ode mnie wymaga? No jak czego? No tego, co sam zrobił. Nie wymaga w ogóle od ciebie więcej, niż sam zrobił, bo on swoje życie oddał. On uznał, że to ma sens. No nie zgadzasz się z tym. No ale nie mów mi, że Bóg tak nie uważa. On tak naprawdę uważa, bo on tak zrobił. To jest ważne. Bo ludzie mówią różne rzeczy, ale czasem ich nie robią. Bóg tak uważa i Bóg tak zrobił. Oddał swoje życie. Uznał, że warto. Wy zaś umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy postępujący według własnych bezbożnych pożądliwości. Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi nie mający ducha. Wy jednak, umiłowani, budujcie siebie samych na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym. Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I rozróżniając, nad jednymi zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, którą została skalana przez ciało. Tutaj dalej jest mowa o tych ludziach, ale co by oni nie robili? Tu jest wymieniane bardzo dużo rzeczy, które jakby ci ludzie mogą robić. My mamy ich uratować. Mimo wszystko. A żeby to móc zrobić, mamy doskonalić siebie, pracować nad sobą, modlić się, wzrastać, uczyć się i składać to oczywiście Jezusowi, żeby nam w tym wszystkim pomagał, bo sami nie damy rady. Musimy iść tą drogą coraz wyżej, gotować się do tej walki, kochać tych ludzi i im pomagać. A temu, który może was ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Koniec. Czyli mowa o czym? O tym, że mamy się opierać na Bogu, do Niego mamy uciekać. Jeżeli sobie nie radzimy, to do Niego uciekać, na Nim się wspierać. Ja jestem takim głupim człowiekiem, naprawdę, takim głupim, bo jak mam swoje takie etapy, że wiecie, męczę się z czymś, a potem
zaklikam, żeby uciec do Boga, no nie? I on mi rozwiązuje problem we mnie. To jak o tych głupich Galacjanach, to się tak odniosę. Zaczęliście z ducha, a kończycie ciałem i ja tak sobie czasem dryfuję, że próbuję trochę sam, a potem sobie przypominam, nie, do Boga. I to wszystko na Jego chwałę, tak? To On wszystko robi, bo wtedy mi idzie najlepiej, powiem, idzie mi najlepiej, jak idę do Boga, na Nim się opieram, Jego proszę i On mnie wspiera. Wtedy idzie mi najlepiej, wtedy mi jest najlżej, wtedy mi jest dobrze, wtedy mi jest dobrze. Amen.